Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w ostatnim odcinku zabijaliśmy smoki, które są dostępne w Gothicu 3. Kurde, ta korona Adanosa aż kusi, żeby ją założyć, ale ta prastara wiedza to jest po prostu żart. Raczej jej nie założę. Dobra, mikstura siły mam, której nie wypiłam. Zapomniałam o tym kompletnie. To się akurat może przydać. Znów mam otwarte okno, mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj przeszkadzało. Ostatnio chyba też nie przeszkadzało, ale tak... No, ja wolę dmuchać na zimne, wiadomo. Dzisiaj ma być podobno 29 stopni, pogoda taka sobie u mnie. Znaczy się ogólnie świeci słońce, ale podobno ma gdzieś tam padać deszcz i ma być gorąco. Ale dobra, ja może przestanę pierdzielić farmazony. I tak, co my dzisiaj robimy? Szczerze mówiąc, to chciałabym iść do ruin Al-Shedim, tylko że zastanawiam się, którędy. Może z Morasul pójdziemy. Tak wyjątkowo od tyłu. Dlatego, że chyba jest mi tak po prostu wygodniej. Szczególnie, że świątynię nawet stąd widać, więc... Okej. Wcześniej planowałam iść sobie z Bakareszu, ale szczerze mówiąc chyba nie ma takiej potrzeby i lepiej by było po prostu się przejść tędy. Tutaj z tego co pamiętam jest parę jaszczurów na dole i są też zębacze. Akurat myślę, że będzie tak, że dobijemy sobie nowy poziom idąc w stronę właśnie ruin. Fajnie w sumie. Tutaj jest w ogóle tak jeszcze dużo miejsc do zwiedzenia na tej pustyni, że wiecie, to się tak wydaje, że w sumie... No ale jak to? Przecież tak naprawdę zostało ci tylko Isztar, bo nawet Al-Shedim nie jest jako, wiecie, prastare miasto i tak dalej. To jest typowo tak jakby świątynia. No tak, macie rację, ale w stronę Isztar jest bardzo dużo takich pobocznych rzeczy. Dobra. Nie wiem, który miecz jest lepszy, szczerze mówiąc. Czy tamten, czy ten. Myślę, że jest raczej podobnie. Tamten mi dawał plus 10 HP. Na pewno. I to był jeden z jego atutów. No dobrze. No nie wiem w sumie co o tym sądzić. Ale ten możemy sobie przetestować. Wiecie, w teorii jest lepszy, bo skoro dostałam go w starej, jakby w ciężkiej skrzyni, to znaczy, że jest w teorii bronią uznawaną za lepszą. Powiem wam, że w ogóle ja bardzo Al-Shedim nie lubię. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie z tego, że w samej sobie świątyni jest bardzo dużo przeciwników i jest bardzo dużo magów, bo bodajże aż troje. I to jest bardzo nieprzyjemne. Te tereny mi się bardzo podobają, że jest tutaj, wiecie, taka zatoka, że ta woda wpływa tutaj. Zresztą widzicie, tutaj się wydaje w teorii, że nie powinno być, że tutaj się powinna zakończyć, ale to tak fajnie wygląda. Nie, bardzo lubię z jednej strony. Wydaje mi się, że jest to miejsce bardzo klimatyczne. Fajnie wyglądają te ruiny. Zdecydowanie lepiej niż Morasul. Jeżeli mam być szczera, jeżeli chodzi o krajobrazy wokół, ale niestety tutaj jest dużo więcej zabijania w tych ruinach. Jeżeli chcemy coś znaleźć, to musimy faktycznie się za kluczami sami rozglądać. W tamtych miejscach było tak, że jednak te klucze były w miarę ogólnodostępne. Ja w ogóle zauważyłam, że z przeciwnikami się coś dzieje i oni mnie tak trochę nie chcą jakby atakować. Co jest? Co jeszcze? No musicie przyznać, to jest bardzo dziwne. Chociaż mi się wydaje, że teraz mnie nie atakują, bo... Bo nie wiem co. Nie wiem, bardzo dziwna sytuacja. Ja mam nauczone odporności na choroby? A kiedy ja się tego nauczyłam? Nie mam, to czemu one mnie nie zatruwają? Mam coś założone, co daje odporność na chorobę? Ale dziwnie. Chyba, że ogniste nie zatruwają? Ej, teraz to mam zagwozdkę życia, nie?
Jeżeli pójdziemy na tamte zwykłe i mnie zatrują, to znaczy, że po prostu nie zatruwają ogniste. Wiecie co, pokusiłabym się o stwierdzenie, że ta broń jest gorsza. Dobra, czyli ogniste po prostu nie trują. No tutaj niestety przeciwnicy są troszeczkę zbagowani w tym miejscu i mają problem w teorii do mnie dojść, w praktyce mogą to zrobić normalnie. Bardzo dziwna sytuacja. Dobra, odporność mamy. W ogóle to teraz będzie tak, że będzie wysyp broni jednoręcznych i podejrzewam, że może być tak, że się przerzucimy z powrotem na jedną rękę. Bardzo jest to możliwe. Nie wykluczam. No i dobrze, jesteśmy przy ruinach. To super. Al-Shedim odkryte. To jest takie ciekawe. To jest chyba taki system wodny do doprowadzania. No pokusiłam się o stwierdzenie, że tamta broń była lepsza. Ja się nie zapisałam. Jak zginę na zębaczach, to będzie przypiks. O, zeszłyście normalnie za mną. Myślałam, że to się raczej nie uda wam. Tutaj jest sporo artefaktów do znalezienia i warto by się było za nimi rozejrzeć. Tylko ja nie wiem, czy to będzie takie proste, bo one są momentami tak poukrywane, że jest naprawdę trudno. Tutaj już w teorii powinno coś leżeć. Kula ognia i leczenie. Tam jest więcej tych zębaczy. W porządku. O, proszę bardzo, to są kolejne zębacze. Myślę, że warto jednak przeeksplorować. I teraz też się zastanawiam, bo chciałabym wejść do Isztar, ale kurde, boję się, że będziemy musieli tam wejść po prostu trochę później. Z prostej przyczyny. Bo wiecie, za zabicie króla dostaniemy piątaka, nie? O, proszę bardzo, kolejny grób do rozkopania. Tu jest ich dużo na tej pustyni. Nawet nie wiedziałam, że aż tyle. Tego na pewno nigdy nie znalazłam. Co prawda nic wielkiego. A ja zamiast tutaj chodzić, to powinnam sobie najpierw wziąć teleporter, a nie tak sobie spacerować w oddali. Bo też chciałabym do Ben Eraj się udać, żeby już się nauczyć tej alchemii na fulla. Kupić przepisy na mikstury. Głównie na mikstury życia i na mikstury siły. Te stałe. Reszta to tam mnie raczej nie interesuje. W sumie to ja nawet nie pamiętam, co jest potrzebne. Na pewno te rośliny, które dają bonusy są potrzebne. To jest raczej oczywiste, czyli wiadomo, tam dragrot, mikstura do HP. Znaczy mikstura, roślinka do HP, czyli to królewskie ziele. Dobra. No i te artefakty też fajnie by było poznajdywać, tylko one są w tak dziadowskich miejscach poukrywane, że może być problem. Te wazy też są do zbierania, ale akurat nie w tej części ruin. Zaraz jak się przejdziemy do Saturasa, to on powinien nam wszystko wyjaśnić. O, proszę bardzo, a tutaj nie będzie gdzieś pierwszej tabliczki? Jest. Kamienna tablica kapłanów. No tego jest tu więcej. Tylko trzeba się po prostu rozglądać. W każdej części ruin jest coś innego.
I tutaj w tych ruinach naprawdę przyjdzie nam dużo czasu spędzić. No dobra. Są nawet jacyś koczownicy. Ale ja najpierw chcę teleporter. Kamień teleportacyjny. Fajnie. Dobra, to już będziemy mogli tutaj na spokojnie sobie wracać. Więc na szybko przenieśmy się do Ben Eri, żeby zamknąć kwestię tej alchemii. Powinno mi punktów na to wystarczyć. Naucz mnie czegoś o alchemii. Nie jesteś na to gotowy. Okej, 4 punkty, czyli raz, 2, 3, 4. Chcę ważyć trwałe miksturę. Tak, wyobrażam sobie. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie przygotować każdą trwałą miksturę. Potrzebujesz tylko przepisu i niezbędnych składników. Większość składników występuje bardzo rzadko, więc będziesz się musiał nieźle za nimi nalatać. Miłego ważenia! No i super. I szczerze mówiąc, to będzie wszystko z alchemii, co chciałam. Te strzały to już sobie zostawimy. Więcej alchemii byśmy potrzebowali na wybuchowe, ale to mnie już nie interesuje. Tak naprawdę to zostało nam tutaj zabójca orków, duży oręż, paladyn będziemy mieli z gniewu i nosa, tutaj już też nic nie rozwijamy, kucie broni z czystej rudy, no i te odporności na chłód i na choroby. No i fajnie. No i będziemy dawać sobie w siłę, ale też myślę, że tylko do 300 i później zainwestujemy w inne rzeczy, czyli tam w wytrzymałość, w myślę sobie... jak to się nazywa, w życie. I szczerze, może nawet by nam się udało. Tylko, że nam się to nie opłaca, bo jeżeli ja chcę kończyć grę ścieżką Adanosa, to my musimy zniszczyć wszystkie artefakty. Ale teraz spoiler zarzuciła mnie. Nie no, ale wiadomo, raczej większość osób ogarnia, o co w Gothicu 3 chodzi. Mówiąc wprost, są 3 ścieżki, Innos Beliar albo Adanos. Już chwilę rozmawialiśmy z Xardasem, chociaż on nam jeszcze nie wyjawił full swoich informacji. Ale no myślę, że nie ma co roztrząsać. Fajnie by było tą koronę nosić, ale jak nie kończymy po stronie Innosa, to szczerze nam się to nie opłaca. A może nam się opłaca? Nie wiem, nie będę teraz tego roztrząsać. Co ja teraz chciałam zrobić? Bardzo dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. W ogóle najciekawsze jest to, że Al-Shedim jest poza teleportami tak jakby. Wiecie, to może być skutek tego, że kiedyś nie było teleportu do Al-Shedim. On został dodany w którymś patchu, chyba od patchu 1.7 konkretniej. Ja kiedyś pamiętam, grałam na patchu chyba 1.60 coś, to jeszcze nie było. Ale to było dawno, dawno temu, zanim odkryłam, że jest w ogóle nowszy jeszcze patch. Dobra. Co ja chciałam zrobić? Mam zaćmienie mózgu. Nie wiem. Planowałam zająć się tym Al-Shedim, więc może byśmy się zajęli. Jeszcze tak na szybko zerkniemy w dziennik. Okej. Okay. No w sumie to te polowania na nagrody można by było zrobić. Tutaj będziemy musieli zrobić polowania na nagrody. Dostęp do Isztar. No właśnie, no fajnie by było wejść, jak jesteśmy teraz na tej pustyni, ale to się jeszcze nad tym zastanowię. Wracamy do ruin. Jak my stoimy z reputacją? Po zabiciu tamtych dostaniemy 20, to jest 63. Dobra, na razie mi się to nie kalkuluje. Potrzebujemy 75, żeby wejść do Isztar. Król Robar to jest piątak, czyli to 68. Shakior Lew to jest... Dobra, na razie to zostawimy. Porozmawiajmy najpierw z Saturasem. No, nie śpieszyłeś się. Czemu nie przybyłeś szybciej? Ja
Żadnych wymówek. Zaplanowaliśmy wielkie rzeczy. Nie możemy marnować czasu na przeprosiny. Wytłumaczę ci wszystko. Szczerze mówiąc, jeżeli mam być w 100% zgodna ze sobą, to nie lubię bardzo magów wody. Denerwują mnie. Mam wrażenie, że dużo zawsze knuli i robili dziwne rzeczy. Jakim cudem wydostałeś się z wyspy? Kamienie mocy przysłużyły się nam po raz ostatni. Wykorzystaliśmy je do rytuału teleportacyjnego. Niestety musieliśmy je pozostawić za sobą, aby móc uciec. Nie mamy już kamieni. Naszą najsilniejszą bronią jest wiedza. A tej przecież nie utraciliśmy. No wiadomo, mogą mnie też właśnie uczyć. Co muszę wiedzieć? Jesteśmy w Al-Shedim, świątynnym mieście pradawnych. Według inskrypcji przechowywano tu obrońcę ciała. To jakiś pancerz? Pancerz, szata, tkanina. Zapewne coś w tym rodzaju. Na pewno wiadomo jedno. To jeden z pięciu artefaktów koniecznych do... Do czego? O tym pomówimy później. Najpierw odszukaj ten pancerz. No i wiadomo, tutaj wszyscy nas właśnie tak zbywają. Gdzie jest artefakt? W świątyni? Oczywiście. Udało ci się już ją otworzyć? Dowiedzieliśmy się, że potrzeba pięciu. Kluczy, aby otworzyć świątynię? Zgadza się. Udało mi się już zdobyć jeden z nich. A pozostałe? Mam nadzieję, że przetrwały ostatnie tysiąclecie. Zajmę się więc szukaniem ich. Jakieś wskazówki? Zaznaczyłem kilka miejsc na mapie. To kalkulacje oparte o miejsce ukrycia pierwszego klucza. Wiele się mogło wydarzyć przez tysiąc lat. Nie rób sobie więc zbyt dużych nadziei. Klasyk. Gdzie znalazłeś klucz? Niedaleko stąd. W kamiennym kufrze. Jesteśmy w celi kapłana. Widać to choćby po architekturze. Wskazują na to również znalezione przez nas inskrypcje i artefakty. Dasz mi klucz? Lepiej zatrzymam go, dopóki nie odnajdziesz pozostałych. Mhm. Co się stanie, gdy otworzę świątynię? Gdy tysiąc lat temu tę ziemię zalała wielka powódź, wielu skryło się w świątyni. Stała ona otoczona wodami potopu. Ale nikt nie wyszedł z niej żywy. Zakładam, że silna magia obudzi szkielety, więc lepiej weź ze sobą duży topór. Możesz też spytać Myksira o artefakt strażników umarłych. Wspominał coś o nim. Może zdoła ci pomóc. A co z orkami? Co z nimi? Nie przyszli się tu opalać. Chcą zdobyć boskie artefakty ze świątyni. Nie możemy na to pozwolić i nie pozwolimy. Zaatakujemy ich? Dobrowolnie nie odejdą. Porozmawiaj z Łutrasem. On wie, co należy zrobić. No i pięknie, dobrze, zrobimy tak. Czy z Myksirem ja chcę już gadać teraz? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Niestety, ale Myksir ma bardzo głupi dubbing i to jest najgorsza rzecz chyba. Tam są pełzacze. Szczerze mówiąc, to bym się może tutaj przeszła. Pochodziłabym po okolicy. Tutaj te ruiny dużo łatwiej jest eksplorować, biorąc pod uwagę fakt, że po prostu... No sami wiecie, jakby... O, tam jest kolejny grób do kopania. Tu też jest ciężka skrzynia w okolicy, wypadałoby po nią pójść. Co jest? Się wydaje, że ta broń jest jakaś dziwna. Chyba wolę jednak tamtą, za chwilę sobie zmienimy. Na luzie. Dobra, odbiegniemy kawałek. To się zaczyna robić naprawdę nieswojo. Ta broń ma chyba krótszy zasięg, wiecie? I to jest jej problem. Albo ma dłuższy zasięg? Nie wiem.
Wiem, że coś mi w niej nie pasuje. A najgorsze jest to, że z tych pełzaczy nic nie ma. Wiecie, przyszłam tutaj, bo sobie pomyślałam, że może jedna tabliczka będzie leżała gdzieś poza obrębem. Ale wygląda na to, że nie. Ale jest kolejny grób do odkopania. Trochę złota tutaj nawet było, muszę przyznać, że całkiem dużo. Tu się możemy przespacerować. Tu był smog, jakbyście zapomnieli. Konkretniej tutaj. Więc tak naprawdę zatoczyliśmy jedno wielkie koło. Dobrze, wypadałoby po ciężką skrzynię iść. Wiecie co? Ja mam z jednej strony wrażenie, że ten miecz jest jednak dłuższy. W teorii jest lepszy, ale w praktyce coś tego nie czuję. O matko, co tutaj się dzieje w tym miejscu? I czemu to jest tylko jedna mumia? Czy wy ją widzicie, co ona robi? Okej. Pilnuję różnego rodzaju kwiatków. O, pilnowała kolejnego grobu. Naprawdę dużo tego. Bezimiennemu chyba jest gorąco, wiecie? Skąd to wnioskuję? Bo sobie otarł czoło. Boże, żartuję, okej. Dobra, to są kolejne ruiny. I tutaj widać już orkowe te namioty. O Boże, tutaj jest tyle walki w tym miejscu, że to jest po prostu... chore. A najgorsze jest to, że te ogry, które tutaj są, to nie są w ogóle wszystkie ogry. Tak mi się wydawało, że dwoje się rzuciło. Dobra, chodź, ja cię tutaj wezmę do tej skały. No i to jest dobre właśnie na ogry. Tylko trzeba trafiać. Zauważam, że to jest bardzo dobra metoda, której wcześniej nie znałam. Dlatego dobrze, że już ją znam. Dobra, bo tam jeszcze potem został jeden. Chodź. On chyba ma trochę kłopot, żeby do mnie...
Okej, fajnie. Ojej, tu jest ich więcej. Czyli były aż 4, to niedobrze. Ten się przybagował. To niech będzie. Jakby tamten też tutaj w ten sam sposób przyszedł, to bym była bardzo zadowolona. Nie no, fajnie, nie myślałam, że sobie ich tak zbaguję ładnie w tym miejscu. Tylko jakbyście tak przestali tu ptać, to bym była mega zadowolona. Szkoda, że się nie da bełtów zatruwać, ja naprawdę ubolewam, bo jednak używanie kuszy też jest fajne. Ale się niestety nie da. Okej, to były chyba wszystkie. Nie wiem, czy wam powiedziałam, dlaczego mówię, że się chyba przerzucimy z powrotem na broń jednoręczną, bo chyba to już zdążyłam powiedzieć. Już się zamotałam, szczerze mówiąc. Dlatego, że tu jest do zdobycia tarcza runiczna w tej ciężkiej skrzyni. O, kolejny grób. A jako, że mamy tarczę runiczną, to by wypadało się przerzucić na broń jednoręczną. Na pewno jak znajdziemy lepszą broń jednoręczną, to na pewno wtedy wrócimy do niej. Mamy sztabę magicznej rudy i tarczę runiczną. Jakie mam aktualnie najlepszą broń jednoręczną? Miecz paladyna. Jakby zatruć. Nie no dobra, za mało siły wymaga, żebym go chwilowo używała. Potrzebujemy lepszą broń jednoręczną. Da się załatwić. Tylko musimy się trochę przespacerować. Najgorsze jest to, wiecie co, coś mi się wydaje, że ta broń ma jednak trochę większy zasięg. Dobra, tamtymi pełzaczami, albo dobra, zajmę się już teraz. Szczególnie, że przychodzą w małej grupie. Zresztą chyba chciałam nawet iść tutaj w te ruiny. O nie, trafiłam. Dobra, weźmiemy już je tutaj. Tak już normalnie. Nie trafiłam niestety. A to dlatego, albo to nie są te ruiny? Nie wiem, tu jest tyle tych przeciwników, że naprawdę czasami jest się ciężko odnaleźć. Czy to zrobię jakiś zapis, bo ja w ogóle nie wiem, kiedy się zapisałam. Okej, przyszło całe towarzystwo. Ten zębacz mi trochę psuje plany.
Widzę, że też się zaczyna robić wieczór. Okej, pokonane. Zwój badaczy. Ja mam mapę tych ruin, no nie? Jesteśmy w prastarej bibliotece. Dzień dobry. Widzę, że przyszliście mi wpierdzielić. Więcej tego się cholerstwa nie da. Nie zapisałam się. Okej, chwila spokoju. Chwila to było bardzo dobrze powiedziane. Okej. Powinno nam się udać zdobyć kolejną skrzynię ciężką za chwilę. Ojejku, nos mnie zaczął swędzieć. Masakra. Jak my w ogóle stoimy z czasem? No słabo. Szczera jestem ze sobą. Z miksirem nawet jeszcze nie pogadałam. Ale to nic. Nie no, fajnie się walczy w sumie dwuręczną bronią. Nie w ten sposób. No właśnie, tu jest gargulec i on mi bardzo przeszkadza teraz. Dzień dobry, a przepraszam, ty masz zepsute coś? Chyba tak. Dobra, w sumie trochę szybciej cię. Zabijemy może. Bólem jest też to, że właśnie z tych gargulców nic nie ma. Proszę bardzo, mamy piąty klucz do świątyni. No i za tymi zwojami by się wypadało porozglądać trochę. Tu był pan gargulec. Och, ile biega tutaj expo na tej pustyni, to naprawdę można się za głowę chycić. Tu nie ma żadnego zwoju? Nie ma. O, kamienna tablica, tak po prostu? O, już wiem, co mnie atakuje. Po drugiej stronie jest impreza. No jest. One będą próbowały do mnie przyleść. Wypadałoby samemu do nich iść. O, proszę bardzo, kolejne stado zębaczy. Ależ miło.
Mogłam się wyleczyć troszkę jednak. Szybki save. Wow, ale te zwłoki nagle odleciały do góry. Atakowało mnie coś przez chwilę. Pewnie te gargulce się na moment striggerowały. Jak my stoimy z czasem? Dobrze stoimy. Myślę, że tą ciężką skrzynię nam się uda jeszcze zgarnąć. One chyba już są trigger, wiecie? Dobra, to chodźmy do nich. Na spokojnie. Najlepiej byłoby to zrobić właśnie w ten sposób. No, wiedziałam, że dostanę. Ała, no! Może tamten mi nie wleci w plecy. Albo i wleci. Nie, już nie powinien dać rady. Teraz to już sobie lataj. Super. Przednio. Sfatygowana kamienna tablica. Kurde, tutaj można sporo many sobie, znaczy prastarej wiedzy. Przepis na miecz runiczny. To trzeba zbadać. Przepis na miecz runiczny. No, to będzie fajnie w sumie. Możemy go nawet... Sztaba czystej magicznej rudy. I trzeba umieć kuć z czystej rudy. Czy to akurat nie jest problem, bo ja mam do... Chociaż nie, to jest problem. O, tylko 3 zwoje były. Fajnie. Udało nam się w takim razie znaleźć wszystkie. I mamy też kluczyk, także to też jest dobrze. Tu mamy koczowników, ale ja chyba dopóki nie pogadam z Wutrasem, to nie mogę z nimi gadać. Czego chcesz? Tak jest. No dobrze. Tutaj byłam, też po tej części. Tu w sumie chyba całe te ruiny obadaliśmy w tym miejscu. Tutaj były te gargulce. Jak to wygląda? No tak jest, to jest cało jako prastara biblioteka. Kwatery kapłanów to jest tutaj, gdzie jest Saturas. Ruiny strażników umarłych nam zostały, szkoła wojowników, kwatery uzdrowicieli, wojownik świątynny. No tam jest wojownik świątynny w ogóle, ale też widzę, że określona jest w ten sposób po prostu... jak to się mówi, no... Jezu, nie do Xardasa, coś ty zgłupiał. Nie chcemy Xardupy odwiedzać. Ja się tepnę do Al-Shedim, bo mnie wywali koło Saturasa. I będzie dzięki temu trochę szybciej. To co, może byśmy z tym Wutrasem pogadali, nie? On chyba tutaj jest. Mogę ci coś powiedzieć? Nie. Orkowie kopią, szukając tajemnic prastarego ludu Inosa. Cokolwiek znajdą, przyniesie to śmierć i zagładę. A nie Adanosa przypadkiem? Z
co z tym zrobisz? Saturas mówił, że przybędziesz. Prosił, abyśmy cię wsparli. I tak też postąpimy. Wspomogę cię całą moją wiedzą. Nauczysz mnie walki? Okej, czyli u ciebie siłę możemy się nauczyć. Musimy zatrzymać orków. Dobrze. Ustawiłem kilku ludzi za obozowiskiem orków. Odszukaj ich i powiedz, co planujemy. Zaatakuję stąd na czele moich ludzi. Musisz nam jednak dać jakiś znak. Znak? Jaki? Najlepiej by było zaatakować przywódcę orków. Gdy odwrócisz ich uwagę, zaatakujemy. No okej, dobra. To i tak na razie mnie to... wsio. Szczerze mówiąc, to tutaj nie obadałam tych ruin do końca. I tu będą te tabliczki. Już to wiem. Sfatygowane. Gdzieś porozwalane pewnie. W sumie te kwatery też są całkiem duże. No jak ja bym była twórcą, to bym dała jedną tabliczkę tutaj. Ale niestety jej nie ma. Dobra, tu też nic nie ma, jest miksir. Nieciekawe. My już chyba całą historię w ogóle odnośnie tego prastarego ludu chyba znamy. Tą, że tam Robar pokonał bestię i tak dalej. Już chyba nie ma nic. O, kolejna tabliczka. Nie wiem, ile ich ma być. Ale znając Godika, to pewnie dużo. Hej, ty! Co tak się skradasz? Bo mogę. Jest też tu alchemiczny. Ale nie kupiłam sobie u Eusebio żadnego schematu, bo zapomniałam. Jeżeli mam być szczera, to po prostu zapomniałam. Dobra, no z miksirem na razie nie chce mi się gadać. On jest zawsze taki po prostu... Póki nie muszę, to z nim gadać nie będę. A tak naprawdę będziemy z nim rozmawiać dopiero. I to wtedy od samego początku do samego końca z nim pogadamy. Jak znajdziemy... szatę. W sumie tam też są jeszcze te kamienne tabliczki właśnie po drugiej stronie. Ale tak, jak my stoimy z czasem, powinniśmy kończyć. To wiecie co? Tepnijmy się jeszcze na szybko do... na przykład Ben Eray i zobaczmy, czy możemy kupić u Eusebio schematy na miksturę siły i na miksturę życia. Pokaż mi swoje towary. Czy ty masz takie rzeczy? Na stałe zwiększa wytrzymałość, a to też by się przydało już swoją drogą. Jest mikstura siły. Manę to nie chcemy. Zdolności łowieckie. Mikstura many z ziół. Wytrzymałość użytkownika. Aha, dobra, czyli to jest wytrzymałość na ziele pancerza. A to jest siła życiowa. No i dobra, i przydałby się wolny stół alchemiczny. No to był znowu w Al-Shedim stół. Chociaż szczerze, ja przecież mogę sobie podejrzeć te schematy tutaj. Mikstura siły. Mogę zrobić 17 mikstur. A szczaw królewski jest potrzebny. W ten sposób. Okej. No to kupiłam, ale na razie nie będę nic z tego robić. Z prostej przyczyny. Na razie mamy jeszcze sporo gry przed nami. Chwilowo punkty możemy sobie wydać. Najgorzej jest z tym kuciem broni z czystej rudy, bo musimy postąpić troszeczkę rzeczy w Nordmarze zrobić, żeby to ogarnąć. Dlatego tego miecza runicznego sobie tak łatwo nie założę, bo nie umiem kuć w ogóle, nie? Wiecie co, ja sobie też popatrzę, ile tych rzeczy jest do znalezienia typowo z każdego tutaj obszaru, bo chciałabym to zrobić, bo jest za to exp i w sumie nigdy chyba tego nie zrobiłam tak w 100%, więc fajnie by było
No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i kolejny odcinek to będzie dalej tutaj eksploracja Al-Shaddim i troszeczkę nam jeszcze z tym zejdzie. Podejrzewam, że na pewno ze 2 odcinki, jak nie 3. Bo tutaj obszar jest mimo wszystko naprawdę duży. I jest sama w sobie świątynia, są te wszystkie komory, tak jakby, te odnogi. I są też przedmioty do znalezienia, więc naprawdę tutaj się nastawimy chyba na to, że spędzimy tutaj dużo czasu. No i też jest pomoc koczownikom, więc to też są dodatkowe zajęcia. Trzymajcie się jeszcze raz i cześć!